Dzisiaj mamy challenge. Przyjechaliśmy nad Poprad razem z Kubusiem. O, tam macha sobie z tyłu. Jest taki, żeby złowić cokolwiek, nie? No nie, no jest taki dlatego, że ta woda, czekaj, chcę się pokazać, bo mi tam ucieka gdzieś. Bo ta woda jest, zaraz wam pokażemy zresztą. O, to chodźcie. No to nie jest Kuba zła. Ona jest po prostu brudna. Za słabe słowo, ona jest tragiczna. No nie, no dobra, a widzicie, o, tam jest Poprad. Dobra, okej, okay. Jesteśmy nad Popradem. Założenie jest takie, że chcieliśmy złowić rybę z wąsikami, ale generalnie ze względu na to, że no jest jak jest, czyli jest mętno, dość ma, taka, ma kolor generalnie błota. No to porzucamy, zobaczymy. No ja myślę, że się coś złowi, no na Popradzie zawsze jakieś ryby są. Może coś podhaczymy jakimś cudem. To jest, każda ryba podhaczona jest za minus 100, nie liczy się. Nie, no dobra, wchodzimy do wody, jesteśmy, tak jak tu rozmawialiśmy, nad piękną, górską rzeką, aczkolwiek jej kolor jest mało sprzyjający dla nas, miejsce jest genialne, złowiłem tutaj niejedną brzanę, o tej porze zazwyczaj, próbujemy, będziemy pokazywać co potrafimy, albo czego nie potrafimy. Miałem to dobre. Dobra, generalnie jest tak, ja łowię gumą, a Kuba łowi woblerem. A potem jak nie wytrzymam, to będę zmieniał. No, na razie że sobie dupiastą wędkę do gumy. Znaczy ona jest bardzo dobra, ale właśnie do woblera, czyli parabelum. A ja mam swojego sensorisera. O, proszę bardzo. To jest bardzo dobra wędka do gumy. I myślę, że tutaj wystarczy. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak mówię, no bo warunki są na razie mało sprzyjające. Zaczynamy, jest wczesny ranek. Miałem powiedzieć właśnie, jak jechałem tutaj, że to jest tak zadymione, coś Kuba zadymił. Ale nie, generalnie jestem błatem, fajna pogoda, zobaczymy, chcesz się dosłowić. No trzymajcie kciuki, bo tego dzisiaj trzeba będzie tak naprawdę. No, no to do dzieła, lecimy. No i taki element dekoracyjny Popradu, to są zawsze te pociągi tutaj gdzieś jadące na Słowację, później na Węgry. Taki tranzyt. Na razie próbujemy i oprócz tego, że jest cholernie zimno, aczkolwiek pewnie zaraz będę tęsknił za tym chłodem, to nic się nie dzieje, to jakieś delikatne spławy i tyle. Prowadzę przynętę tutaj cały czas w pobliżu dna, muskając cały czas, troszeczkę podczepiając to dno, zaczepiając za kamyczki, turlam tą gumę. No a dzisiaj mamy taki challenge z Kubusiem, chcemy złowić ryby z wąsami. No czyli wiadomo, że chodzi tutaj raczej o brzanę. Niestety ten kolor wody trochę nas zniechęcił na samym początku już. No bo myślałem, że jednak będzie czystsza, szczerze powiedziawszy, no ale no niestety jest jaka jest. O, takie było puk, 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 takie jakby coś pociągnęło. Zobaczymy, czy ta guma jest ściągnięta. Nie. Założyłem pojedynczą multilarwę na dość dużej główce, żeby się mi turlała po dnie. No i próbujemy sobie tutaj jakoś, może w którymś momencie jakaś brzanka wyskoczy do tego, może świnka, może kleń. Już wiadomo, że każda ryba może zaatakować taką przynętę. Mówimy już jakiś czas, jak na razie cisza i spokój. Nie widzę, żeby Piotrek miał rybę, ja też nie. Piotrek łowi na gumy. Ja oczywiście łowię na woblery bez zmian. No i tyle, no staram się przytrzymywać te woblery w prądzie. Czyli za wielkiej pracy tutaj nie wykonuję, tylko żeby ten wobler stanął po prostu w prądzie i pracował sobie. Troszeczkę go podszarpuję, opuszczam, daję szczytówkę do góry, na dół. No i czekam. Może któraś z brzan wypatrzy tego woblerka i będzie chciała zaatakować. Żmudne łowienie, no ale miejmy nadzieję, że przyniesie efekty. Zobaczcie jak tutaj pięknie. Naprawdę. Ta okolica nad Popradzka jest naprawdę śliczna. Po prawej stronie mamy owieczki, krówki, piękna mgła unosząca się nad lasem. Ryby nie biorą. Kuba stoi we wlewie.
A Piotrek standardowo musi dzienną liczbę kroków wyrobić. Ja tu gdzieś na końcu w Sokłani próbuję coś tutaj jeszcze wydziwić. A zobaczymy, pochodzimy. Okoliczności przyrody są piękne. Ryby pewnie złowimy. Ale to kwestia chwili, musimy popracować nad tym. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobra, poszło. 1, 2, 3. Ok, nastąpił podział obowiązków. Kubuś ma złowić cokolwiek, a ja idę według planu. Czyli co, Kubuś, ty w prąd, za tymi kleniami tutaj, końcówka. A ja spróbuję tutaj na tej rynnie zobaczyć, czy jakaś brzana się mi podniesie. No dobra, no już jestem praktycznie na wodzie. No i widzimy się za kilka chwil. Słuchajcie, jest ryba. Nie za wielka, ale brzanka. Udało się. Jeszcze walczy. Aż się zdziwiłem, muszę wam powiedzieć. Stoję i stoję w tym miejscu. Ale fajnie. Walczy mocno, energicznie. Czyli jest sukces. Teraz dobra, do łapki. Do łapki. Powolutku. Muszę wam ją zademonstrować, bo to... O, nie za wielka, ale śliczna jest. Popatrzcie, jaka piękna rybka. Czekajcie, zrobię tutaj porządek z tymi moimi farfoclami. O, odczepię ją. A, momencik. Ale sam mięsień. Naprawdę mała rybka. Patrzcie, jakie ma śliczne wąsiki. Śliczne wąsiki. Piękna, czerwona, piękna płetwa. Dobra, szybko wypuszczam, nie będę jej męczyć, bo to nie o to chodzi. No, cel osiągnięty. Brzanka złowiona. Wprawdzie nie taka, jak chciałem. No, ale jest. Naprawdę. Super. Czyli jest. Udało się złowić rybkę. Super, to próbuję dalej. No i ściągnął mi Dying Worma. Ściągnęła mi brzanka. Spróbujemy coś pozmieniać, ale są to ryby. Coś tutaj można wypracować, także będę próbował tutaj. Kubuś już jest koło mnie. Tam wędkuje jeszcze w cieniu. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, czy miał jakieś branie. Oczywiście za mną musiała przyjechać jakaś maszyna do ścinania drzewa. Ale zobaczymy, jest szansa, słuchajcie. Miałem rybę. Niestety spadła. No ale ewidentnie brzana, bo było przytrzymanie. Ja myślałem, że jakiś zaczep albo kamień. No i podniosłem wędkę do góry, już siedziała, no ale niestety. Dobra, przemieściliśmy się kawałek na dół. Kubuś mówi, że to jest jego miejsce, on tu ma wszystkie ryby policzone. No to zobaczymy. Nic, nigdy takiego nie powiedziałem. Ani... Powiedział, że był tu dwa razy. Pierwszy i ostatni. Dobra, próbujemy. Tak. No wiecie, co to za guma, na pewno, kukolka. Pierwszy rzut podałem tam w ten cień prądowy pod drugim brzegiem i od razu miałem branie. Spróbujemy, czy ryba powtórzy. Oje, był, spadł, kurde. Ale był, od razu szczelił, wiesz? Kubuś, to jest as wywiadu. Nie wiem, czy to się nagrywa. Nagrywa się cały czas. Kubuś, jesteś na wizji. Co? Jesteś na wizji. A. Wiesz? Tak, wykąp się do kamery, wykąp! Zrób to dla wszystkich, zrób! Kurde, nalało mi się! I bardzo dobrze! To Kubuś to tak jak ryba, on musi się w cieniu ulokować. O, jest, 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 mam rybę, mam rybę, mam rybę, ale jest malutka strasznie. Ciekawe, co to. Najmniejszy klenik świata. Mam najmniejszego klenia świata. To jest kleń. Zeżar moją gumę. Kukolkę, proszę bardzo. Ale jest mały. Jestem w tej chwili naprawdę w pięknym i urokliwym miejscu. Coś tam od czasu do czasu jakby dotknie moją przynętę, ale to w tym środku dnia to właściwie już nie liczę jak za bardzo na jakąś rybę. Mam rybę. Wypracowałem ją tutaj z tego dołka. Nie jest chyba bardzo duża. O, brzanka? Nie, świnka. Świnka, świnka. No, fajna, fajna.
Widzę tutaj, jest przede mną. No tak, około 50, ale szkoda, że to nie rdzana. O, dobra. Ładna rybka. Miałem już kilka brań, ale nie mogę się pasować. Wiecie doskonale, że naszym celem dzisiaj są ryby z wąsami. No dobra, to wąsów nie ma, ale udało mi się ją trafić. Przynajmniej dość ostro. Rybkę mam dość grubą, bo tu spodziewam się, wiecie, przyjechałem na brzany. To... I jeszcze nie trafię. Ale fajna. Bardzo waleczna ryba. Troszkę może skrócę tą żyłkę. Schowałem sobie pod pachę. O, jeszcze, jeszcze. Ryba tylko nie spadła. Chciałbym wam ją pokazać dzisiaj. Dobra, dobra, dobra. Powolutku, powolutku. Delikatnie. Teraz, o, jest. Jest w odbieraku. Udało się ją złapać. No dobra, czas wypuścić rybkę. Puszczaj, Piotrek, uratowałeś honor dnia dzisiejszego. A tam honor. W sumie jak zawsze. Statki chodzą po ludziach. Taka, taka piękna ryba, ale a, szybko uciekła, poszła w prąd. Kubuś, ale obów tutaj dokładnie, bo tu są ryby, wiesz? Naprawdę. No ja wiem, że są. Wiem, że są. O, cześć Leszek. Zadzwoniliśmy po posiłki. Tak, posiłki przyjechały. To one mają wyłowić tą obiecaną dużą brzanę. Naszym dzisiejszym celem tak naprawdę jest cały czas pokazanie takiego alternatywnego spinningu. Nie takiego klasycznego, gdzie się tylko rzuca i zwija, ale generalnie takiego łowienia na przynęty gumowe w pobliżu dna, ale bardzo wolno prowadzone. Takie właśnie na ryby spokojnego żeru, na świnie, brzany, tego typu ryby. Oczywiście przy okazji zdarzają się klenie i pstrągi, ale my przyjechaliśmy specjalnie tutaj na Poprad, żeby spróbować złowić jakąś inną rybę. No, na razie złowiłem małą brzankę i fajną świnkę, jakieś kleniki, ale to nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli osiągnąć. Wędkowanie w komunie. Kubuś na dole. Leszek na górze, tak samo. No, śmiesznie jest. No, dokładnie. Toż to jest lepsze niż sieć. Kubuś już odpoczywa tam na drugiej stronie. Siadce na kamieniu. Dobrze dzisiaj siedzi? Bardzo. No, to cieszę się. Przynajmniej ci chłodno, nie? Szkoda, że ryby o tym nie wiedzą, że tu jesteś. Może by ci jakaś wzięła wtedy. Ewidentnie chyba to jest maks, na jaki dzisiaj mnie stać. Jest coś. Kurwa! Ja pier... Urwała. No, kurwa! Duża, no. Wzięła mi na takiego robaczka z Libry, tylko brązowy. Dokładnie taki kolor. Może w sumie spróbuję jakiegoś innego robaka w takim kolorze, ale jestem tak wściekły. Ładna brzana. Tutaj mamy dużo kamieni i no dosyć często trzeba przewiązywać, a niestety ja powiedzmy, że przewiązałem o kilka rzutów za dużo. No i po prostu nie wytrzymało. Nie wytrzymał przypon. Bywa i tak. No, ładna ryba była. To jak panie Jakubie, zmęczony dzisiaj. Tak, i niepocieszony. Niepocieszony? No nie, to spokojnie to. Nie zawsze bywa świętego Mikołaja, tak? O. Dzisiaj właśnie był taki dzień, że nie było tego świętego Mikołaja, coś tam się złowiło, ale to było mało. To ja mam taką propozycję, musimy odwiedzić tutaj jeszcze raz i połączyć to w całość i wtedy na pewno będzie Okej. Okej? Może tak być. Czekamy jeszcze na Leszka, bo ten oczywiście gdzieś zdążył zaczepić.
No ale tak jak mówię, no dzisiaj 8 godzin na pewno na wodzie dzięki dystansie. Jakie 8? Więcej? Od 6.30, a jest chyba przed 4. No to wystarczy. To wystarczy. Pochodziłem, popatrzyłem. Nie bardzo chciały. Co zrobić? Tak też bywa. Poprad part 2. Okej, jesteśmy drugi dzień na Popradzie, tak? Tak, ja też sobie włączysz. Cześć Kuba. Dzień dobry. Cześć. Dobra, przyjechaliśmy nad Poprad. Dalej z misją łowienia ryb raw filmy. Nie interesują nas brzany i świnki. Takie jest nasza chęć łowienia. Ale będziemy się cieszyć każdą rybą. Znowu ta woda jest taka dziwna dla mnie. Ona nie jest za czysta, no ale trudno. Ale jesteśmy w takiej fajnie tutaj rynnie i spróbujemy tutaj może jakąś brzanę wyhaczyć. A czy się uda? Kto nie próbuje, ten nie łowi. Zaczynamy. Tak jest. Mam jakąś małą rybkę, ale to świnka. Już ją widzę, no. No popatrz, czyli jeden punkcik jest. Płynie pod moje nogi. Nie chcę jej podnosić za bardzo. Jest rybeńka. Świnka czy nie świnka? Chyba świnka. Świnka. No to dobrze, czyli generalnie na świnkach jestem już odkuty. Się mi zaczepił podbierak. Znaczy tutaj, ale... Opa, mam cię. No, świneczka jest. Proszę bardzo. Się złapała. I była zapyszczek, widziałeś? No. No. Bo nie chciałeś to pierwsze uwierzyć, że jest zapyszczek. To jest alternatywa dla pstrągów, jak widać. Ale piękna jest. Nie jest wielka, ale jakie ma fajne płetwy, prawda? Mhm. Zajebiste. Takie czerwone, super ryba. To co? Wypuszczamy. Jeszcze ci tak pokażę. A, no i poszło. Ale powiem ci, wiesz co? Lubię łowić tak na takich rzekach, bo nie mają tyle śluzu. Miałem ostatnio nad Wisłę, wiesz, no łowiłem tych kleni kilka, ale słuchaj, stary, po prostu. Lało się. Dramat. Był to dramat. Więc dobra, nasza taktyka działa. Próbujemy tutaj. Tyle co powiedziałem, że jest zajebiste miejsce. No, nie wiem, czy zdanie skończyłem. I siedzi. No i jest. No. No to dobra, to próbujemy dalej w takim razie. Wiatrak idzie twardo, nie chce przynęty stracić. Ty, bo ci się zaraz naleje. Już ci się nalewa. No widzę, że od boku. Od boku cię tam woda smyra. Mosz. Pięknie. To teraz powrotem. Ogólnie rzecz ujmując, wczoraj jeszcze byłem na brzanach sam. Stwierdziłem, a spróbuję swojego szczęścia. No i powiedzmy, że dopisało mi połowicznie szczęście, czyli miałem branie brzany, miałem ją na haku, ale niestety spadła. Jest. Nie. Jest. Siedzi. Puściła. No i w ciągu 3 dni spadły mi 3 brzany. Znaczy 2 spadły, 1 zerwałem. Piotrek, jedźmy stąd! Tu rybni ma! Zmieniłem na chwileczkę gumę na woblerka, bo jakoś brzanki nas całkowicie ignorują. No i poszukam przez chwilę kleni. No i jest. Założyłem woblerka. Tak mi się wydawało, że widziałem tam spław klenia, że nie była to świnka. I faktycznie podałem woblera i strzał. Walczy dzielnie. No dobra ryba. Tak mi się wydawało, że płetwę, którą widziałem, to nie była płetwa właśnie świnki, tylko że to był kleń. No i udało się takiego klenia gdzieś tam pacnąć. No, ładna ryba.
może być, no dobra ryba, koło 50 myślę. No może przesadziłem, ale na pewno dobre 40 kilka. Ma w poprzek tego wublera złowionego. Kuba! Kuba! No, 45. No, nawet możemy zmierzyć, nawet mam miarkę, jak coś bardzo. No trudno, jakby to miało powiedzieć. Być ładne zdjęcie, miało być... Nie, no na pewno powiedzą, żeśmy go wzięli do domu zjeść. No, no tak. Nie, no po prostu chciałem zrobić ładne zdjęcie z Kubusiem, ale się nam nie udało. Ale ryba fajna. Upadł do wody. Tak? A ten zmierzenie chociaż nagrałeś, czy nie? Nie. No to trudno, to nie mamy nic właściwie z tej ryby. Muszą nam wierzyć na słowo, że miał 58,5. No nie, no przesadziłeś. Miał 47. No tak. Miał 47. Niebywała rzecz. Puściłem woblera po prostu z prądem, bo chciałem go jeszcze trochę spławić i zebrał go z powierzchni. Nieduży na pewno. O, jest. Pokażę go wam zaraz. Ach, wypluł woblerka. Ale jest, drugi klenio. W przeciągu 15 minut. No, mówiłem, że mam metodę. Puściłem tylko woblerka spławianego. I z kolejnego mam trzecią rybę. Ale prosto, bo znowu będzie krzywo. Ładny klenio. Walną, ściągnę tego woblera. Znowu go połknął całego właściwie. Kuba mi uciekł. Wrzucę go do podbieraka, to wam go pokażę w końcu. Oczywiście jedzie pociąg, żeby nie było. To jest na rybak, którą właśnie przed chwilą złowiłem. Ładny klenio. Musiałem się odkuć, bo po prostu te brzany nas całkowicie zignorowały póki co. No piękna ryba, taka około 40. Strasznie chude są te klenie, czyli generalnie są wytarte. Piękna ryba. No co, będę wypuszczać, nie będziemy robić zdjęcia, ale od razu płynął. O, widzieliście? Od razu było branie. Znaczy od razu wyskoczył do tego woblera. Chodzi o to, że ten wobler ma płynąć, słuchajcie, po powierzchni. Nie wiem, czy widzicie tam pod drugim brzegiem. Tam są zwolnienia nurtowe. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo te ryby tam się chowają. Patrzcie. Trafiam. O, od razu było branie. Jak tylko wpadła przynęta do wody, to natychmiast ją uderzył. Słuchajcie, ale branie. To tak mi walnął, że aż się przestraszyłem po prostu. Złapał woblera. Przywalił jak zły. Dobra ryba. Nie wiem, czy ją widać. Jeszcze chyba nie. A, dobry klenio. Taki na pewno 40 centów. Kolejny. Ale walnął tego woblerka, słuchajcie. Naprawdę, super sprawa. No to szybko podbierak. Widać go. Słuchajcie, ryba jest tutaj. Pewnie widzicie. W podbieraku sobie pływa. Szybko ją wyciągnę, wam pokażę. O, no taki. Ale chude są te klenie z poprawdu, czyli niedawno musiały być wytarte. Widzicie? No. A, i od razu uciekł. Powiem jedno, on mnie oszukał. Miałem iść gdzie indziej, a zaprowadził mnie w jakieś miejsce, co nie chciałem iść. To już chyba nasz dzisiejszy ostatni przystanek na rzece. Przejechaliśmy i przeszliśmy dużo ciekawych miejscówek. Niestety brzany nie chcą z nami współpracować. No, udało się nam złowić kilka kleni. Kubuś też coś tam pojmał, widziałem. Na tyle mnie dzisiaj stać. Myślę, że na miniaturkę będzie idealny. Także, no cóż, próbujemy jeszcze. Tutaj jakby woda, zjechaliśmy niżej. Jesteśmy w tej dolnej części w tej chwili poprawu, już poniżej granicy Polski ze Słowacją. I ta woda faktycznie tutaj się przeczyściła. To jest ewidentne. Tam na górze była bardziej mętna zdecydowanie. Natomiast tutaj jest czystsza. Czy to coś zmieni? Nie wiem, bo nie widać właściwie aktywnych ryb, ani nie wyskakują te brzanki, ani
nie żerują za bardzo. No ale jeszcze mamy gdzieś godzinkę łowienia, może niecałą, także spróbujemy tutaj porzucać. A jest to fajne miejsce, sprawdzone, na pewno ryby tutaj są. A czy będą brały? No zobaczymy, jeszcze chwilę łowienia przed nami. Ja siedzę zrezygnowany na kamieniu, a Piotrek jeszcze ostro tam kombinuje, próbuje. Jest chłop uparty na te ryby. Ja już się poddałem, ja teraz tutaj sobie siedzę i w tym miejscu tak próbuję coś. Może się uda wydubać, może jakaś, nie wiem, ślepa, głucha brzana będzie po prostu tędy płynąć i może zbierze moją przynętę. A jak nie, no to przynajmniej sobie posiedzę. To teraz ja. No dobra, miały być brzany. Jedna się złowiła, dwie się urwały, ale generalnie nie brały, jeżeli mamy cztery. Całkowicie nie brały. Nie. Ale to nieważne, bo były inne ryby, były świnki, były klenie. Także kilka ryb udało się złowić, ale na brzany to my tutaj wrócimy. Te warunki takie były mało sprzyjające. Ta woda teraz tutaj jest lepsza, ale jak my łowiliśmy tam na górze, to ona jednak była zdecydowanie bardziej mętna. Ale te brzany kompletnie nieaktywne, szczerze powiedziawszy, bo ja to nie widziałem się ani jednej, żeby gdzieś wyskoczyła czy spławiła się. Świnki owszem, ale jeśli chodzi o brzany, to nie. No świnki też rano, przed południem, bo teraz to wszystko siadło. Siadło, no, siadło. No ale fajnie, powłóczyliśmy się po kamieniach trochę. Poprad nie tylko kleniami stoi. No nie, no Poprad to jest bardzo żyzna rzeka, jeśli chodzi o ryby, i to różne, szczerze powiedziawszy, bo są. Ja tylko nie złowiłem na Popradzie, chociaż wiem, że są, nie złowiłem suma. Tak? Tak. A są? Są. Ale złowiłem wszystkie inne. Głowacice, pstrągi, klenie, szczupaki, sandacze, okonie. Jazie nie złowiłem. Certy. Bolenia złowiłeś? Bolenia złowiłem, tak. A lipienia? Tak, oczywiście. Tak? Ale kiedy? No, lat do tyłu, nie? Teraz nie łowię lipieni, bo łowię generalnie na spinning, ale inne ryby tak. Także co, no połowiliśmy sobie trochę, pobujaliśmy się, widzę, że Kuba już ma dość. Kto połowił, ten połowił. Nie no, chciałem go jeszcze pociągnąć trochę tam na dół, ale pójdziemy najwyżej tam na wlewkę do góry. Na wlewkę? Ale to dosłownie 5 minut. Nie no, kończymy. No dobra. Już wystarczy. Co za dużo, to niezdrowa. Tak. Dobra, także do zobaczenia kolejnym razem. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć.